Pragnę serdecznie powitać na 7. sesji Rady Gminy. Pierwszy raz tutaj obecnego między nami przewodniczącego Rady Powiatu Radosława Barana. Witam serdecznie. Witam pana wójta Arkadiusza Ziembę. Witam Rady Gminy Bobrowniki, radnych powiatu w osobach pani Lidii Polak i Teresy Płoczej. Witam również panią sekretarz, panią skarbnik, doradcę wójta gminy Bobrowniki, to nie ma, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów tutejszego urzędu oraz pozostałych przybyłych gości. Otwieram 7. sesję Rady Gminy Bobrowniki kadencji 2014-2018. Porównując ilość radnych na sali z listą obecności, stwierdzam, że jest obecnych 15 radnych, w związku z czym nasze obrady są prawomocne. Przystępujemy do realizacji punktu 2 porządku obrad. To jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i powołanie sekretarza sesji bieżącej. Oddaję zatem głos sekretarz poprzedniej sesji radnej pani Annie Hetmanicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, jako sekretarz tej sesji Rady Gminy zapoznałam się z treścią poprzedniego protokołu. Nie stwierdzam żadnych zastrzeżeń, w związku z tym proszę o zatwierdzenie w całości. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych pragnie wnieść jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z 6. sesji Rady Gminy, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie 15 głosami za przedmiotową uchwałę. Dziękuję bardzo. Na sekretarza dzisiejszej sesji proponuję powołać radną Annę Kocok. Czy pani radna wyraża zgodę na? Dziękuję bardzo. Kto z radnych jest za powołaniem Anny Kocok na sekretarza dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że na sekretarza bieżącej sesji powołana została 14 głosami za, przy jednym wstrzymującym się radna Anna Kocok. Przystępujemy do punktu 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. I tutaj do niniejszego porządku obrad zgłaszam brak zmian. Także wszystko się będzie odbywało według wcześniej ustalonego porządku. Przystępujemy do punktu 4. obrad. To jest informacja przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. Pozwolę sobie tą informację odczytać. Informacja przewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki z działalności między sesjami. To jest od dnia 24 kwietnia 2015 roku do dnia 28 maja 2015 roku. W okresie międzysesyjnym podjęte i zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia. 1. Podpisano i przekazano do realizacji uchwały po 6. sesji Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2015 roku. 2. Podjęto czynności organizacyjne w zakresie zwołania bieżącej sesji Rady Gminy, a także zwołania połączonego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy w dniu 25 maja 2015 roku. Nadto w okresie międzysesyjnym zwołane zostały posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 maja bieżącego roku, Komisji Rozwoju Infrastruktury i Środowiska w dniu 14 maja bieżącego roku, Komisji Budżetowej w dniu 18 maja bieżącego roku, Komisji do Spraw Społecznych w dniu 21 maja bieżącego roku, w której większości także wziąłem udział. Oprócz tego 24 kwietnia 2015 roku uczestniczyłem w konkursie na dyrektorów dwóch placówek oświatowych. To jest Zespołu Szkół w Rogoźniku
oraz zespołu szkolno-przedszkolnego w Zabieszowicach. W dniu 7 maja brałem udział w spotkaniu z mieszkańcami osiedla robotniczego w Rogoźniku w sprawie ekspozycji z lokami, które zamieszkują. W tym samym temacie odbyły się kolejne spotkania. 21 maja 2015 roku odbyło się spotkanie z państwem Surowiec, czyli właścicielami lokalu na osiedlu robotniczym Rogoźniku. Oraz 25 maja 2015 roku doszło do ponownego spotkania z mieszkańcami osiedla robotniczego w Rogoźniku. Na tym moja informacja zakończę. I aktualnie przystępujemy do realizacji punktu 5 obrad. To jest informacja wójta gminy o działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. W okresie od ostatniego posiedzenia Rady Gminy zajął się następujące rzeczy. Poruszony był temat związany z lokalami socjalnymi na osiedlu robotniczym. Dnia 7 maja 2015 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla robotniczego w związku z planowaną ekspozycją lokalną przez właścicieli obiektu. 21 maja 2015 roku miał miejsce rada z pracownikami urzędu gminy, radnymi gminy Bogowniki oraz radnym prawnym celem omówienia zaistniałej sytuacji oraz wypracowaniu stanowisk w sprawie ekspozycji lokali socjalnych. Następnie po naradzie odbyło się spotkanie z państwem Surowiec, właścicielami lokalnych na osiedlu robotniczym w Rogoźniku. 25 maja 2015 roku zostało przeprowadzone kolejne spotkanie z mieszkańcami osiedla robotniczego. Zadania realizowane przez referat inwestycji zamówień publicznych. 1. Budowa ujęcia wody pięknej w Wyszkowicach wraz z siecią wodociągową. Umowa z 2014 roku, zadanie dwuletnie na kwotę 337 tysięcy. Termin realizacji do 31 lipca 2015 roku, zadanie w trakcie realizacji. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lewni ulicy Parkowej w Rogoźniku. Podpisano umowę w 2014 roku na kwotę 345 tysięcy, również zadanie dwuletnie. Termin realizacji zadania do dnia 30 sierpnia 2015 roku, zadanie w trakcie realizacji. 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Siemoni. Etap pierwszy z Lewni ulicy Kościuszki. Podpisano umowę w 2014 roku na kwotę 1,663 tysiące. Zadanie również dwuletnie, termin realizacji zadania do dnia 15 czerwca 2015 roku. Zadanie jest na grudzie 4. Przebudowa przeznaczonej do użytku publicznego placu zabaw gminy Bogowniki. Podpisana umowa w grudniu 2014 roku. Zadanie również dwuletnie. Większość prac była realizowana w roku 2015. Zadanie jest zrealizowane w terminie 30 kwietnia 2015 roku. 5. Budowa sieci kanalizacyjnej dla sołectwa Siemonia, etap drugi. Podpisana umowa w grudniu 2014 roku na kwotę 1 424 tysiące. Termin realizacji zadania do 15 czerwca 2015 roku. Zadanie również jest na etapie już końcowym. 6. Budowa i przebudowa dróg gminnych, fabryczna, ogrodowa, stawowa, drozowa w Rogoźniku oraz bocianów i porządków w ogrodnikach wspomagających funkcjonowanie ciągu dróg powiatowych. W dniu 30 marca podpisano zostały umowy dla zadań częściowych. Zadanie numer 1 i 2 łącznie, czyli przebudowa dróg z ciągiem rowerowo-pieszym na ulicy Fabrycznej i Stawowej w Rogoźniku i przebudowa dróg z ciągiem rowerowo-pieszym na ulicy Obywatelnej w Rogoźniku. Termin realizacji zadania do dnia 30 lipca 2015 roku. Cena brutto zadania to 184 tysiące. Drodzy Państwo, Roman, taki ciekawostki Państwu powiem, że w zasadzie w dniu dzisiejszym prawdopodobnie zadanie zostanie zakończone. Trwa tylko jeszcze asfaltowanie pewnego fragmentu ciągu rowerowo-pieszego. Także jesteśmy na dosyć długo terminie. Zadanie numer 3. Budowa dróg gminnych na kompleksie budowlanym w Rogoźniku przy ulicy Brzozowej. Termin realizacji zadania do dnia 31 sierpnia. Cena brutto zadania 1 072 000.
zadanie numer 4, budowa dróg gminnych na komplecie budowlanym w ogrodnikach przy ulicy Barzantów i ulicy Bocianów. Termin realizacji zadania do 30 września. Cena brutto zadania 1 374 000. Zadanie jeszcze nie może zostać rozpoczęte ze względu na to, że na tym kompleksie są realizowane trzy inwestycje na raz, czyli budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oświetlenia. Dopiero na ostatnim etapie będzie budowa drogi. 7. Rozbudowa infrastruktury na terenie Parku Drogożniku, rolkostrada z oświetleniem. Podpisana umowa w dniu 20 kwietnia 2015 roku. Wartość zadania 399 tysięcy. Termin realizacji zadania do 25 maja 2015 roku. 8. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Obrownikach na ulicach Bocianów, Barzanków, Rekreacyjnej i Olimpijskiej. Podpisanie umowy nastąpiło 23 kwietnia. Wartość zadania 123 tysiące. Termin realizacji zadania do 25 maja. Został aneksowany do 25 czerwca z uwagi na założenie się prac kanalizacyjnych. 9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lewni ulicy Wolności w Sączowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sołeckie Ogrodniki z Lewnia ulicy Bocianów i Barzantów. W dniu 29 kwietnia 2015 roku podpisano umowę na zadanie częściowego nr 1. Cena brutto zadania 427 tysięcy. W dniu 28 kwietnia podpisano umowę na zadanie częściowego nr 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sołeckie Ogrodniki z Lewnia ulicy Bocianów i Barzantów. Cena brutto zadania 193 tysiące. Termin realizacji zadania do 15 czerwca 2015 roku. 11. Rozbudowa mechaniczno-biologicznie oczyszczalni ścieków komunalnych w Drogożniku. Wykonanie dokumentacji budowlanej. Przetarg ogłoszono 16 kwietnia 2015 roku. Otwarcie projektu miało miejsce 23 kwietnia. Termin realizacji zadania 2 miesiące od daty podpisania umowy. Planowanie podpisania umowy w dniu 28 maja 2015 roku. Wartość zadania 123 tysiące. O tyle istotny punkt, ponieważ dopiero po przygotowaniu tej dokumentacji będzie możliwość ogłoszenia przetargu, a ogłoszenie przetargu jest niezwykle istotne, żeby móc zawrzeć umowę na wykonanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, ponieważ pieniądze już w zasadzie umowa jest przygotowana na rzecz gminy Dobrowiedzki. Wspomnę, że to jest zadanie dwuletnie. Część zadania ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku. Wstępna taka kalkulowana wartość zadania to jest ponad 5,5 miliona złotych. 12. Przebudowa boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Kościuszki w Dobyszowicach. Ogłoszono przetarg 20 kwietnia 2015 roku. Nastąpiło otwarcie ofert 4 maja 2015 roku. Oferty złożyło 5 wykonawców. Na chwilę obecną została podpisana umowa z najkorzystniejszą ofertą. Firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZK Krzysztof Zieliński na kwotę 566 tysięcy. Zadania poniżej wartości przetargowej. 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zdrowiu ulicy Bocianów w Barzantów w Obrownikach. Wartość zadania 2177 tysięcy. Zadanie zostało zrealizowane. 2. Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Obrowniku. Wartość zadania prawie 36 tysięcy. Zadanie jest w trakcie realizacji. 3. Remont pomieszczeń zaplecza w obiekcie klubu sportowego Zespołu w Obrowniku. Wartość zadania 10 tysięcy. Zadanie zostało zrealizowane. 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w lewej ulicy Parkowej w Obrowniku. Podpisana umowa 27 kwietnia na roboty wynikające z protokołu publiczności. Termin realizacji zadania do dnia 30 sierpnia 2015 roku. 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zlewni ulicy Parkowej w Rogożniku. Podpisana umowa 27 kwietnia do roboty wynikającej z protokołu konieczności. Termin realizacji zadania do 30 sierpnia 2015 roku. 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Siemonia etap drugi. Podpisana umowa 4 maja 2015 roku. Na robotę wynikające z protokołu konieczności na kwotę 35 tysięcy. Termin realizacji zadania do 15 czerwca 2015 roku. Zadania zrealizowane przez Referat Rozwoju i Promocji. 1.
przygotowanie do złożenia wniosku w ramach konkursu PROW na budowę mikroinstalacji prosumenckich. Wartość projektu 673 tysiące złotych. Wartość dofinansowania 500 tysięcy. 2. Przygotowanie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie przebudowa wojsk przy Szkole Podstawowej w Dębiszowicach. 3. Przygotowano wniosek o dofinansowanie oferty kulturalnej w Twardowicach, Mieszkowicach oraz Wymysłowie w ramach programu ministerialnego Kultura Dostępna. Wartość zadania 50 tysięcy. 4. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania utrzymanie żłobka na terenie gminy Bobrowniki z ministerialnego programu Maluch. Wartość dofinansowania 164 tysiące. 5. Zakwalifikowano do dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zadanie budowa i przebudowa dróg gminnych fabryczna Nagowa Stawowa Brzozowa Progorzniku oraz Bucianów Barzanów w Bobrownikach. Rodzaj finansowania pożyczka, wartość 1 zł. 6. Podpisano umowę na dofinansowanie przebudowa przeznaczonej do użytku publicznego placu zabaw gminy Bobrowniki oraz rozbudowa sieci oświetlenia publicznego w Bobrownikach na ulicy Barzanów Bociany, źródło Proch. 7. Dofinansowanie utrzymania żłobka Maluch 2015, moduł drugi, źródło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wartość 164 tysiące. 8. Przygotowanie partnerstwa z powiatem na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Bobrowniki. 9. Uczestnictwo w audycie innowacyjno-technologicznym jednostki realizowanym przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju. 10. Organizacja następujących przedsięwzięć promocyjnych na terenie gminy Bobrowniki. Zawody trialowe Rogoźnik 2015, 9 maja, Dzień Dziecka na Wodzie 30-31 maja, Rajd Zamkowy 31 maja, Motorowy Festiwal 29-30 maja, Siemoniaga 13 czerwca, Noc Świętojańska 19 czerwca. 11. Przygotowanie do druku Gazety Echo Gminy. Zadania zrealizowane przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Trwają prace związane z szczątkowym remontem dróg gminnych. Prace wykonuje firma ESPI. 2. Został zorganizowany objazd dróg na terenie gminy pod kątem stanu bezpieczeństwa oraz oznakowania w obecności przedstawicieli powiatowego zarządu dróg, policji oraz pracownika urzędu gminy. Przystąpiono do realizacji przekazanych wniosków gminy. Zadania zrealizowane przez Referat Gminy Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego. Został uregulowany stan prawny działek numer 1539/4, 1539/21, 1539/22/23, stanowiących drogi gminne, to jest część ulicy Młyńskiej i ulicę Świerkową w Dobyszowicach. Przypomnę temat, który był blisko 20 lat załatwiony przez gminę. Wreszcie uzyskał szczęśliwy finał. Staliśmy się posiadaczami dróg, które weszły w skład dróg gminnych. Co jednocześnie umożliwi też przygotowanie projektu drogowego, który z kolei mamy zamiar składać w kolejnych etapach realizacji programu przebudowy dróg lokalnych, tak zwanych Swetynówek. 3. W dniu 18 maja 2015 roku zawarto umowę notarialną dotyczącą sprzedaży działki 2845/68 z gminnego zasobu nieruchomości za cenę uzyskaną przetargu w wysokości 101 tysięcy. Na dzień 29 maja 2015 roku ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnego zasobu nieruchomości. W dniu 13 maja 2015 roku odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył przedstawiciel firmy Tauron dotyczące działki 124/5 Sołecko Twardowice i przejęcia jej w celu poszerzenia drogi na działce numer 157. W dniu 26 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej dotyczącej zmiany fragmentu planu w Sołeckiej Wymysłów i Sączka. Dziękuję panu wójtowi za obszerne sprawozdanie działalności międzysesyjnej. Przystępujemy obecnie do realizacji punktu 6 obrad, to jest interpelacje i wnioski. Czy ktoś z państwa w tym punkcie zgłasza jakieś interpelacje i wnioski? Proszę bardzo, pan radny Ciśla. Panie przewodniczący, dochodzą do mnie od mieszkańców gminy, zaczął do mnie i do pana sołtysa, pana Włodzimierza, niepokojące informacje dotyczące sposobu zasypywania tego terenu przy stadionie, że poza ziemią i gruzem, który tam się znajdował, coraz częściej tam po prostu jakieś śmieci,
nawet ktoś mówił, że jechał z Biedronki, ktoś jechał z taczką do Świeciami tam po prostu wysetował. Czy jest możliwość jakoś, nie wiem, uregulowania tej sytuacji, żeby to, nie wiem, ten proceder ukrócić, albo czy jest jakiś plan w ogóle zagospodarowania tego terenu? Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma w tym punkcie zgłaszać jakieś interpelacje albo wnioski? Oczywiście na pana wniosek będzie odpowiedź udzielona. A mogę mieć jeszcze jedno? Mam kilka pomysłów dotyczących zagospodarowania lub dodatkowego wykorzystania przestrzeni gminnych. I chciałem złożyć taki wniosek, czy była możliwość przygotowania, które drogi są we władaniu gminy i działki. Mogę to potem zostawić na koniec sesji na ręce pana przewodniczącego? Tak, ale tutaj w zasadzie to się sprawa dotyczy Komisji Infrastruktury, że z komisją by to powiedzmy. Dobrze. Także proszę na komisji to przedstawić. Dziękuję bardzo. Czyli nie ma już żadnych zgłoszeń? Nie widzę. Przystępujemy do realizacji punktu 7 obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bobrowniki za 2014 rok. I tutaj w tej sprawie, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Bobrowniki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok. Proszę panią skarbnik Barbarę Herzog. To uchwała Czwartego Zgodu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4/22/2015 z 15 kwietnia 2015 roku. Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta gminy Bobrowniki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok. Skład orzekający regionalny dokonał analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonej przez wójta gminy Bobrowniki materiałów dotyczących wykonania budżetu i stwierdził, co następuje. W zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok ustalono, że nie wykazuje ono rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych budżetowych określonych w rozporządzeniu ministra finansów dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest konkretne, gdyż obejmuje informacje wymienione w artykule 269 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki w szczegółowości określone jak w uchwale budżetowej, w którym odpowiednio dochody 97,3 planu wykonania, wydatki 93,3 planu. Wykaz zmian w planie wydatków dokonanych w ciągu roku na realizację programów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych zewnętrznych nie podlegających zwrotowi został wykonany. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich jest współfinansowany ze środków, o których mowa w punkcie B. Również sprawozdanie zawiera również inne dane liczbowe informacje, które przedstawiają wykonanie budżetu pod względem finansowym i rzeczowym, z których wynika m.in., że wymóg określony w artykule 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony. Biorąc to pod uwagę, przedłożone sprawozdanie zaopiniowane jak z ewidencji podpisał przewodniczący czwartego składu orzekającego pan minister Paweł Czarnek. Dziękuję pani skarbnik. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś zapytania odnośnie realizacji budżetu za 2014 rok? Nie widzę. To podaję tą uchwałę po głosowaniu. Kto jest za przyjęciem uchwały? 15. Kto jest? No, czyli dalsze głosowanie jest niezasadne. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie przedmiotową ustawę. Dziękuję bardzo. Przedmiotową uchwałę. Przystępujemy do punktu 8 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Bobrowniki za 2014 rok. I proszę państwa, temat ten analizowała komisja rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 11 maja.
bieżącego roku. Dlatego proszę panią przewodniczącą komisji, radną Dorotę Ligenza, o zabranie głosu i przedstawienie treści następujących dokumentów. Opinii Komisji Rewizyjnej Gminy Bobrowniki o wykonaniu budżetu Gminy Bobrowniki za 2014 rok na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2014. Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bobrowniki z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Bobrowniki za 2014 rok. Oraz trzecie, uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bobrowniki. Proszę radną Dorotę. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bobrowniki o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bobrowniki na posiedzeniu w dniu 11 maja 2015 roku rozpatrzyła sprawozdanie wójta gminy Bobrowniki z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonywała w ciągu roku. Sprawozdania finansowe za 2014 rok oraz zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdaniami jednostek organizacyjnych działających na terenie tej gminy, uwagami stałych komisji rady gminy, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień skarbnika gminy, a następnie stwierdziła, co następuje. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2014 rok po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację robotów w kwocie 36 799 722 66 groszy. Dochody wykonano w kwocie 35 818 255 złotych 6 groszy, co stanowiło 97,3% planu, w tym planowane dochody bieżące w kwocie 32 032 42 złotych i 39 groszy, na plan 31 535 345 złotych i 43 groszy, co stanowi 101,6% planu, oraz planowane dochody majątkowe na kwotę 5 264 370 złotych i 23 grosze, wykonane w kwocie 3 786 212 złotych 67 groszy, co stanowi 71,9% planu. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 37 283 854 złotych i 70 groszy. Wydatki zrealizowano w kwocie 34 686 102 złotych i 2 groszy, co stanowi 93,3% ogółu planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 8 049 063 złotych i 53 groszy, co stanowiło 21,6% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 7 756 745 złotych 91 groszy, co stanowi 96,4% planowanych wydatków na inwestycje oraz 22,4% ogółu wydatków. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 29 234 791 złotych i 17 groszy. Zrealizowano wydatki w kwocie 26 929 456 złotych i 11 groszy, co stanowi 92,1% planu. Z powyższej kwoty 93,9% stanowiły wydatki na zadania własne, a 6,1% wydatki na zadania zlecone. Planowany deficyt budżetu gminy na koniec 2014 roku wynosił 484,132 złotych i 4 grosze. Deficyt nie wystąpił na koniec roku, a budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1,132,53 złotych i 4 grosze. Na koniec 2014 roku gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczek kredytu w wysokości 3,272,156 złotych 48
groszy. Gmina ma należności wymagane w kwocie 1 997 221 zł 40 groszy. W tym z tytułu dostaw i usług w wysokości 439 381 zł 3 groszy. Pozostałe należności w kwocie 1 557 840 zł 37 groszy. Dochody bieżące wykonano w wysokości 32 032 042 zł 39 groszy, a wydatki bieżące w wysokości 26 929 456 zł 11 groszy. W związku z tym zostaje spełniony warunek wynikający z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Ze środków budżetu gminy w 2014 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 847 594 zł na plan 1 847 954 zł. W 2014 roku umorzono gminie pożyczki w wysokości 53 213 złotych 60 groszy. Udzielono 162 547 zł pożyczek do stowarzyszeń i instytucji kultury na dofinansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych. Przychody budżetu gminy za 2014 rok wynosiły 2 603 800 zł 70 groszy, w tym z tytułu wolnych środków w wysokości 1 851 367 zł 39 groszy, z pożyczek w wysokości 625 168 zł 31 groszy, ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 127 265 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek kredytów wynosiło kwotę 3 272 159 zł 48 groszy z terminem spłaty do 2018 roku. Gmina na 31 grudnia 2014 roku nie posiadała wymaganych zobowiązań terminem płatności do 31 grudnia 2014 roku. Skutki obniżenia ogólnych stawek podatku za 2014 rok wynosiły 1 359 242 zł 23 groszy. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatku za 2014 rok wynosiły 915 299 zł 13 groszy. Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynosiła 21 500 zł 20 groszy, a rozłożenie na raty odroczone terminy wyniosły 33 745 zł 15 groszy, łącznie stanowiąc to kwotę 55 245 zł 35 groszy, to jest 6% realizowanych dochodów. Wójt gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności, oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok. Stan mienia komunalnego uległ zmianie w stosunku do przedstawianego w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2013 roku. Główne zmiany spowodowane były nabywaniem i zbywaniem nieruchomości oraz zmianami. W zakresie gospodarki mienia nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Zapoznano się z bilansem z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Jak wynika ze sprawozdania finansowego jednostki, stan zobowiązania na 31 grudnia 2014 roku wynosi 3 656 290 zł 8 groszy. Aktywa netto wynoszą minus 2 614 564 zł 85 groszy. Zapoznano się z bilansem łącznym jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz łącznymi rachunkami strat i zysków oraz zmian w funduszu jednostki. Sprawozdania te sporządzono po dokonaniu wzajemnych wyłączeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy. Mając powyższe na uwadze, Komisja Rewizyjna uznała, że są wystarczające podstawy do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2014 rok i wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie wójtowi absolutorium. Podpisały 3 osoby obecne na Komisji Rewizyjnej. Przejdziemy do uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bobrowniki z
11 maja 2015 roku. Uchwała w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Bobrowniki za 2014 rok. Komisja w składzie: przewodniczący Dorota Liwęza, członek Alina Romik, członek Anna Kocow, członek Szczepan Michalów. Dzieląc na podstawie artykułu 18 ustęp 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Bobrowniki za 2014 rok oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie panu Arkaduszowi ziemi wójtowi gminy Bobrowniki absolutorium za 2014 rok. Uzasadnienie. Po rozpatrzeniu sprawozdania wójta gminy z wykonania budżetu za 2014 rok, sprawozdania finansowego, zapoznania się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z wykonaniem budżetu, a także z innymi sprawozdaniami, po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień pana wójta i pani skarbnik gminy, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego komisja wnioskuje o udzielenie panu Arkaduszowi ziemi wójtowi gminy Bobrowniki absolutorium za rok 2014. Na 4 członków komisji rewizyjnej obecnych było 3, jedna nieobecność do usprawiedliwienia. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym sygnałem głosów. Za udzieleniem absolutorium 3 głosy, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Rady Gminy oraz celem zaopiniowania do RIO Katowice powierza się przewodniczący komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tak jak mówiłam, w poniedziałek opinia w trakcie naszej komisji była i przeczytam teraz państwu. Uchwała numer 4200/4/144/2015 z dnia 13 maja 2015 roku czwartego składu orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Bobrowniki zgodnie z artykułem 13 ustawy z dnia 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Czwarty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje. Wydaje się pozytywną opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bobrowniki w sprawie udzielenia wystawy gminy absolutorium za 2014 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Czwarty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bobrowniki z 11 maja 2015 roku, który wpłynął do Izby 13 maja 2015 roku, stwierdza, co następuje. Jak wynika z nadesłanych materiałów, Komisja Rewizyjna przed wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Bobrowniki rozpatrzyła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bobrowniki za 2014 rok z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu. Korzystając z ustawowych kompetencji Komisji Rewizyjnej wynikających z artykułu 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, przeprowadzono w trakcie roku budżetowego kontrolę wykonania budżetu. Przy podjęciu wniosku komisja głosowała jednomyślnie za udzieleniem absolutorium 3 głosy. Biorąc pod uwagę powyższe, wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia wójtowi gminy Bobrowniki absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok zaopiniowano jak w sentencji uchwały. Przewodniczący czwartego składu orzekającego magister Paweł Żyzga. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani przewodniczącej Komisji Rewizyjnej za odczytanie opinii i uchwał. Czy do wymienionego tematu są jakieś zapytania czy uwagi? To przystępujemy do głosowania. Kto jest za udzieleniem absolutorium dla wójta gminy Bobrowniki za 2014 rok? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie
udzielania absolutorium dla wójta gminy Bobrowniki za 2014 rok jednogłośnie, czyli 15 głosami za. Gratuluję. Proszę pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, wysoka rado, chciałem bardzo serdecznie podziękować za udzielenie tego absolutorium. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 9 obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu nieruchomości w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Tutaj celem jest, powoli wyjaśnienia, jest to przekazanie nieodpłatne tej nieruchomości, a nieruchomość jest w celu poszerzenia ulicy Podraszkowie w Sołeckiej Roboty. Czy ktoś w tym temacie ma jakąś uwagę do zapytania? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem wymienionej uchwały? 15 głosów. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie wyżej wymienioną uchwałę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 10 obrad, porządku obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat. Czy ktoś w tej sprawie chce zabrać głos? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem wymienionej uchwały? 15 dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie, czyli 15 głosami za przedmiotową uchwałę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 11 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, to przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? 15 głosów. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie, czyli 15 głosami za przedmiotową uchwałę. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji punktu 12 porządku obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, to przystąpimy do głosowania wyżej wymienionej uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? 15 głosów za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie, czyli 15 głosami za przedmiotową uchwałę. Dziękuję bardzo. I przystępujemy do realizacji punktu 14 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kto przystępuje do głosowania? Kto jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? 15 głosów. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie, czyli 15 głosami za przedmiotową uchwałę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 14 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników sądowych na kadencję 2016-2019. I tutaj ja z mojej strony zaproponuję kandydatów, bo na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 25 maja bieżącego roku takich kandydatów wyłoniliśmy i tutaj ja proponuję taki skład tego zespołu. Przewodniczącym zespołu proponuję pana Stanisława Przybylaka,
radnego Stanisława Przybylaka. Członkami tego zespołu byliby reprezentant gminy, który no, powinien mieć kontakt z tym zespołem. I tutaj proponujemy Angelikę Zabigała. I radnych Annę Hetmańczyk, Alinę Romik, Tomasza Gwoździa i Szczepana Michalaka. Chudy. Jest, no pominąłem, przepraszam, jest wpisany. I radny Jerzy Chudy. Celem działania zespołu jest przedstawienie na sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych, a w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania w tej sprawie? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały powołania zespołu w takim składzie, jak Państwu przedstawiłem? Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie, czyli 15 głosami za przedmiotową uchwałę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 15 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 łamane przez 38 łamane przez 15 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pod nazwą budowa sieci kanalizacji z Lasełęcka Siemoni, realizowanych w ramach programu obszarów wiejskich na lata 2007-2013 działanie podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Czy ktoś z radnych chciałby zadać jakieś pytanie w wymienionym temacie? Nie widzę, to przystąpimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? 15 głosów za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie, czyli 15 głosami za przedmiotową uchwałę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 16 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siemonii, Rogożniku oraz w Sączowie, realizowanej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 działanie podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, to przystąpimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. 15 głosów za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie, czyli 15 głosami za, wyżej wymienioną uchwałę. Przystępujemy do realizacji punktu 17 porządku obrad. To jest analizy podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer łamane przez 529 łamane przez 14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siemonii, druk nr 11. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos wyżej wymienionej sprawie? To przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? 15 głosów za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie 15 głosami za przedmiotową uchwałę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 18 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siemoni. Druk numer 12. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały? 15 głosów za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie, czyli 15 głosami za przedmiotową uchwałę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 19 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 41, chyba się nie pomyliłem teraz, łamane przez 518, łamane przez 14 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w średniej ulicy Parkowej w Rogoźniku, druk numer 13. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania wyżej wymienionej uchwały. Kto jest za? 15 głosów za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie, czyli 15 głosami za, wyżej wymienioną uchwałę. Przystępujemy do realizacji punktu 20 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Parkowej w Rogoźniku, druk numer 14. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, to przystąpimy do głosowania. Kto jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały? Proszę. Tak? Budowa sieci kanalizacji. To jest druk numer 14. Proszę panią skarbnik o wyjaśnienie. Tytuł uchwały jest prawidłowy, ponieważ zaciągamy pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu, pożyczkę pomostową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Parkowej w Rogoźniku. Ale proszę państwa, po to, żeby że te wszystkie pożyczki, które zostały zaciągane, państwo radni o tym wiedzą, natomiast pozostali goście na pewno o tym nie wiedzą, pewnie myślą, że to zaciągamy dług, jak nie mówię. Nie, proszę państwa, zmniejszamy o 35 tysięcy złotych jeszcze dług, który był do tej pory. Te pożyczki są po prostu zamieniane w celu zapobieżenia podwójnego finansowania, bo to jest niedozwolone, żeby było finansowane i z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu i z dotacji z PROW-u. Dotacja z PROW-u przyszła 21 maja, nie przyszła, tylko podpisaliśmy umowę. W związku z tym na tej podstawie mamy prawo zmieniać te wszystkie uchwały. I w związku z tym zamieniamy pożyczki, które były z Wojewódzkiego Funduszu już zaciągnięte, na tylko częściową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu, reszta jest na pomostową. Skąd tyle tych uchwał? I tak jak mówię, nie zaciągamy żadnych zobowiązań, które do tej pory nastąpiły. A wracając do pana radnego Michalaka, to ja tu muszę napisać, że zaciągamy pożyczkę pomostową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę zlewni ulicy Parkowej, ale w ramach działania budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siemonie, Rogoźniku lub Sączowie, z tego względu, że to działanie tak się nazywa,
a poszczególne podzadania nazywają się tak, jak się nazywają. Także drogie jest zadanie budowa sieci wodociągowej w Siemoniu, Rogoźniku i Sączowie, a w wojewódzkim funduszu było budowa sieci kanalizacji z zewnicy parkowej w Rogoźniku. W związku z tym te zadania są trzy zadania zbiorowe. I to się musi wszystko zgadzać. Dlaczego tak tam patrzy. Dziękuję pani skarbnik za wyjaśnienie. Przystępujemy do podjęcia głosowania nad tą uchwałą. Kto jest za przyjęciem uchwały? 15 głosów za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Borodniki przyjęła jednogłośnie, czyli 11 głosami za przedmiotową uchwałę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 21 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej budżetu i budżecie gminy Borodniki na 2015 rok. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. To przystąpimy do głosowania nad przedmiotową uchwałą. Kto jest za przyjęciem uchwały? Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie, czyli 13 głosami za przedmiotową uchwałę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 22 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2015-2016. Czy ktoś z państwa? 2015-2026. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania nad wyżej wymienioną uchwałą. Kto jest za przyjęciem uchwały? 15 głosów za. 14, przepraszam. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła 14 głosami za, przy jednym wstrzymującym się przedmiotową uchwałę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 23 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielenia dyrektorom szkół, przedszkoli i zespołów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Numer 17. Czy ktoś z zebranych radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. To przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? 14 głosów za. Kto jest, kto się wstrzymał? 13, tak? Jeszcze raz, proszę państwa, kto jest za przyjęciem uchwały? 12 głosów za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła 12 głosami za, przy 3 wstrzymujących się przedmiotową uchwałę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 24 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Bobrowniki do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, numer 18. I tutaj, proszę państwa, na połączonej komisjach, które się odbyło dnia 25 maja bieżącego roku, wyznaczyliśmy te osoby i są to radni
Anna Hetmańczyk i Stanisław Przybylak. Czy są jeszcze jakieś propozycje? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? 15 głosów za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Dobrowniki jednogłośnie, czyli 15 głosami za, przyjęła przedmiotową uchwałę. Przystępujemy do realizacji punktu 20 porządku obrad. To jest udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski. Proponuję, żeby panu radnemu Cieśli tą odpowiedź udzielić na piśmie w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Tak, pan mówi, że tam zabierze głos. Dlatego poprosiłem, żeby było odpowiedzi na piśmie, ponieważ temat rzeczywiście zaczął trochę narastać. Nie ukrywam, że Narodowa Gospodarka Komunalnej przy okazji różnych remontów i prac pomagał się tym pracem. I stąd nagromadziły się tam różnego typu materiału. To posłużyło do tego, że inni uznali, że jest jakieś takie przyzwolenie, żeby tam wchodzić różne rzeczy. Tam parę pomysłów też jest gdzieś zrealizowanych, znaczy głównie przygotowanych do realizacji, chociażby temat monitoringu, który chcemy tam zamontować. Natomiast w chwili obecnej, ze względu na pewne przesunięcia i datum płatności, uznaliśmy, że będziemy realizować w terminie późniejszym. Na pewno muszą się pojawić tam informacje, że to jest teren gminy, jest zakaz wysypywania śmieci, żeby była możliwość reagowania w momencie, gdy się ktoś tam pojawi zewnętrzny. Część tego materiału na pewno zostanie stamtąd zebrana i myślę, że też chcemy, żeby akurat to jakoś całościowo kompleksowo uporządkować, bo myślimy też o jakimś planie rekultywacji, zagospodarowania całościowo do tego terenu. Ale postaram się przygotować tą odpowiedź na piśmie, żeby to też była nasza też mobilizacja do określonego harmonogramu. Dziękuję. Dziękuję panu Wójtowi. I przystępujemy do realizacji punktu 26. Sprawy różne. Ja może tutaj na początku otrzymaliśmy pismo od Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza odnośnie Świętwiecza Samorządu, Działania Samorządu w Polsce i odczytam, pozwolę sobie odczytać państwu to pismo. Szanowni Państwo Przewodniczący, Świętwiecze Odrodzenia Samorządu Terytorialnego jest słusznym powodem naszej satysfakcji i dumy. Obchodzą 25-lecie pierwszych po II wojnie światowej całkowicie wolnych wyborów, pragnę w imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pogratulować wszystkim działaczom samorządowym ich pracy i wkładu w przebudowę ojczyzny. Minione 25 lat pozwala na dokonanie całościowej oceny wpływu odrodzenia samorządu terytorialnego na kształtowanie się w Polsce społeczeństwa obywatelskiego i funkcjonowanie Rzeczypospolitej. Samorząd stał się ponownie częścią władzy wykonawczej państwa. Utworzenie gmin i przeprowadzenie powszechnych wyborów samorządowych stało się znaczącym bodźcem uruchamiającym inicjatywy ludzkie. Prowadziło do obejmowania przez przedstawicieli społeczności lokalnej decyzji o kierunkach rozwoju i społeczności oraz przyczyniło się do zasadniczych zmian świadomości społecznej. Rzeszą działaczy szczebla gminnego zawdzięczamy rozwój Polski, polskich wsi i miast. Praca radnych nie łączy się ze splendorami, a oprócz satysfakcji niejednokrotnie przynosi komplikacje w życiu rodzinnym i zawodowym. Bez pracy organicznej wielu dziesiątek tysięcy mieszkańców gmin włączających się w pracę na rzecz ich lokalnych ojczyzn byłoby niemożliwe. Wyrażając swoje uznanie dla Państwa pracy, chciałbym zapewnić, że Senat jako inicjator reformy samorządowej, stale współpracujący ze środowiskiem samorządowym, nadal będzie podejmował wysiłki na rzecz udoskonalenia pracy samorządu i będzie służył gminom z pomocą. Z poważaniem, Bogdan Poruszewicz.
Dziękuję i teraz oddaję głos, jeżeli... Proszę bardzo, pana przewodniczącego Rady Powiatu, Radosława Galana. Stanę, żeby... No ale publiczność też by chciała widzieć. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie pogratulować. Pogratulować panu wójtowi jednogłośnie otrzymanego absolutorium. Pogratulować panu przewodniczącemu bardzo sprawnego prowadzenia sesji, a także pogratulować państwu radnym bardzo dobrze wypełnionej misji na rzecz pracy dotyczącej rozwoju gminy i dla rozwoju warunków mieszkania na terenie gminy Bobrowniki. To bardzo miło słuchać, jakie ma się osiągnięcia zarówno w roku 2014, jak również pan wójt wspomniał w swoim sprawozdaniu, jakie zadania realizujecie w roku bieżącym. Poziom tych zadań inwestycyjnych jest bardzo dobry. Także nie tylko te działania zmierzające do poprawy infrastruktury, ale również cieszy mnie, że będą budowane nowe ścieżki rowerowe na terenie gminy. Także jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie państwu gratuluję i bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa, proszę radna powiatu. Panie przewodniczący, szanowni panie wójcie. Była poruszana sprawa drogi w Dobrownikach i mam odpowiedź na interpelację, którą złożyłam w Radzie Powiatu. Odczytam państwu. Zarząd Powiatu informuje, że naprawy dróg powiatowych na terenie gminy Dobrowniki prowadzone były przez wykonawcę odcinka autostrady A1, to jest firmę Budimex. Na podstawie protokołu ze spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele gminy, powiatowego zarządu dróg w Będzinie, firmy Budimex. Na spotkaniu określono, które drogi powiatowe na terenie Bobrownik wymagają remontu oraz jego zakres w ramach posiadanych przez Budimex środków na ten cel. Roboty wykonane zostały w marcu 2012 roku i odebrane stosownymi protokołami. W związku z powyższym nie ma możliwości wyegzekwowania remontów odcinków dróg poza ustalonym i wykonanym zadaniem. Bo z pisma wynikało, że ta droga została zniszczona w wyniku budowy A1. I tutaj do pana Michalaka, który na poprzedniej sesji pytał o idealność szpitala, mam zestawienie, przekażę panu wójtowi. No nie jest to taka mała liczba mieszkańców gminy, którzy korzystają ze szpitala w Będzinie Czeladzi. W Bobrowniki skorzystała gmina z hospitalizacji w szpitalu w części Będzińskiej 117, a w Czelackiej 348 osób. Natomiast zdecydowanie więcej było porad w Będzinie 680, a prawie 1800 w Czeladzi i nocnych, czyli pogotowia 355. Teraz trzeba, mógłby pan wójt się zwrócić do Zarzekę, do szpitali i porównać, czy rzeczywiście jest to więcej ze szpitali bytomskich i w Piekarach Śląskich, czy może rzeczywiście będzie, bo trzeba by porównać te dwie dane. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej powiatu. Czy ktoś z państwa, proszę panią o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie, szanowni państwo. Jestem przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego w gminie Bobrowniki i myślę, że też jakiejś części pracowników oświaty w naszej gminie. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami, proszę państwa, demonstrowania przez różne grupy zawodowe swojego niezadowolenia z sytuacji, no, sytuacji zawodowej i społecznej.
w ostatnim czasie, mam na myśli rok, czy też i wcześniejsze miesiące. Wśród tych grup niezadowolonych jest również grupa oświatowa, grupa nauczycieli. Inicjatorem tych protestów, jak Państwo wiecie, jest w dużej mierze właśnie Związek Nauczycielstwa Polskiego. Chciałabym w kilku zdaniach, proszę Państwa, odczarować taki mit, że jest to organizacja tylko zabiegająca o przywileje, bo nie zajmujemy się stricte samymi nauczycielami, ale całą oświatą, która jest, że tak powiem, podstawą rozwoju naszego społeczeństwa. Bardzo krótko, naprawdę bardzo krótko chciałabym Państwu przybliżyć tę kwestię, dlatego, ponieważ media, mówiąc o naszych protestach, przede wszystkim na plan pierwszy wysuwają kwestie finansowe. To znaczy nasze kwestie finansowe, czyli uposażenie nauczycieli. A proszę Państwa, dobrze wiemy, niektórzy z Państwa interesują się bardziej, inni może troszeczkę mniej, więc dla tych, którzy trochę mniej się interesują. Od bardzo wielu lat Związek Nauczycielstwa Polskiego zabiega o to, aby nakłady na oświatę właśnie dla samorządów były wyższe niż do tej pory. Bo sami Państwo wiecie, ile dokładamy z naszego gminnego budżetu do tej oświaty. Również wiecie, że od wielu lat zabiega również związek o to, aby subwencja oświatowa przysługiwała również dzieciom przedszkolnym. Tak się nie dzieje, proszę Państwa. Dlatego co jakiś czas, no niestety, te takie uzewnętrznione formy niezadowolenia są pokazywane, bo jak też Państwo zauważyli, ostatnio spotykaliśmy się dość często po prostu z ignorancją Ministerstwa Edukacji, które generalnie nawet nie chciało podejmować tematów związanych z oświatą. Być może, że to w niedługim czasie się zmieni, no ale na dzień dzisiejszy sytuacja jest naprawdę trudna. Proszę Państwa, oprócz jeszcze tych spraw, że tak powiem, finansowych, no zabiegamy cały czas o status nauczyciela. Nie tylko w kontekście takim, żebyśmy byli jakąś grupą też postrzeganą przez pryzmat no samych, że tak powiem, sukcesów czy osiągnięć, ale tego wkładu pracy, który musimy włożyć w wychowanie młodego pokolenia. Proszę Państwa, tutaj w grupie naszej znajduje się wielu nauczycieli i dobrze wiecie również Państwo, niektórzy nie wiedzą, że my jako grupa zawodowa toniemy w papierach. Już wielu ministrów obiecywało nam, poprzednich ministrów obiecywało nam, że zmniejszy biurokrację w oświacie. Niestety tak się nie stało. Jednoznacznie mogę powiedzieć i myślę, że również potwierdziłyby to moje koleżanki i koledzy, że ten nadmiar papierów wcale nie działa, nie przekłada się na efektywność naszej pracy z uczniem. Bo czasami te papiery wręcz, no po prostu są mało przydatne. Jeżeli jestem już przy papierach, to proszę Państwa, chciałabym zwrócić uwagę na bardzo ważną grupę zawodową w naszej oświacie, czyli pracowników administracji i obsługi. I tutaj pozwolę sobie uśmiechnąć się do przewodniczącej Komisji Społecznej, która wyszła z oświaty i zna ją od podszewki i również wie, że o tą grupę zawodową zabiegamy już od bardzo, bardzo wielu lat w sensie dowartościowania pracy. Właśnie z tego punktu widzenia, proszę Państwa, tej nadmiernej biurokracji. Poza tym również Państwo wiecie, że prawo oświatowe zmienia się, że w ogóle nam się prawo zmienia, że czasami te przepisy no, są tak zagmatwane, że nasze panie z administracji też niewiele czasu mają na te kontakty, czy z uczniem, czy z rodzicem, czy z nauczycielem. Więc mam nadzieję, Pani Przewodnicząca i Wysoka Komisja Społeczna i budżetowa, oczywiście podstawa budżetowa, przyjrzy się
po raz kolejny tej sprawie. I, no i w którymś momencie myślę, że osiągniemy taki stan, aby tych ludzi dowartościować. Oczywiście, proszę Państwa, nasze placówki oświatowe nie istniałyby bez pracowników obsługi. I też Państwo wiecie, że wymagania w stosunku do tej grupy są coraz wyższe, nasze oczekiwania i oczekiwania rodziców także coraz wyższe, więc należy spojrzeć na tych pracowników właśnie od tej strony tych wymagań i efektywności ich pracy. O jednej bardzo ważnej kwestii, proszę Państwa, ja naprawdę te sprawy tak wybiórczo traktuję. Chcę jeszcze powiedzieć o jeszcze bardzo ważnej kwestii. Związek Nauczycielstwa Polskiego bardzo mocno akcentuje każdego ucznia, ale szczególnie ostatnio pochyla się nad uczniem, o którym dzisiaj mówimy, uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kiedyś, proszę Państwa, mówiło się o takich uczniach żywe srebro. Niektórzy z Państwa pamiętają, prawda? Natomiast teraz to określenie już niestety nie istnieje, ale natomiast potrzebny nam jest cały sztab ludzi wykwalifikowanych, nauczycieli, specjalistów, pedagogów, psychologów, terapeutów, którzy pomogliby właśnie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Bardzo często nie mamy ani odpowiedniej bazy, ani odpowiednio przygotowanej kadry, albo też jeszcze jakieś inne przeszkody są, które nie pozwalają nam dobrze, że tak powiem, pomagać właśnie tej grupie uczniów. Proszę Państwa, jednym też z postulatów, które nasz związek wysunął na manifestacji i w petycji złożonej do ministerstwa, jednym z punktów było również określenie łamanie prawa przez samorządy. Dosyć, że tak powiem, kontrowersyjne być może. Proszę Państwa, ja przez wiele lat miałam ogromną satysfakcję, uczestnicząc w spotkaniach z przedstawicielami związku praktycznie z całej południowej Polski, kilkadziesiąt przedstawicieli samorządów, i byłam w mniejszości, w grupie, gdzie nie musiałam tłumaczyć, że w naszej gminie źle się dzieje, bo są nieterminowo wypłacane świadczenia, bo subwencja oświatowa jest przeznaczana na jakieś tam inne cele, bo samorząd nie chce dać pieniędzy na coś tam w szkole. Naprawdę czułam się komfortowo, że nasz samorząd dba o oświatę. I mam nadzieję, jestem pewna, zresztą wszyscy widzimy nasze placówki, że będzie tak w dalszym ciągu. Niemniej jednak, proszę Państwa, wokół tej fali naszych protestów pojawiło się takie hasło, które chcę Państwu pokazać z naszej gazetki, że tak powiem, związkowej, okręgu. I proszę Państwa, to jest tak wyartykułowane o godność, że walczymy o godność. I mówiąc szczerze, kiedy zobaczyłam ten nagłówek, to troszeczkę się zasmuciłam, ponieważ no, taka elementarna sprawa jak godność człowieka, i zadaję sobie sama pytanie, zadaję pytanie retoryczne. Czy rzeczywiście nie sprawdziliśmy się jako edukatorzy, jako nauczyciele, że chcąc zachować godność, musimy wychodzić na ulicę? Proszę Państwa, mam nadzieję, że nam się nigdy coś takiego nie przydarzy, ale niemniej jednak fakty w różnych że tak powiem, rejonach się dzieją. Proszę Państwa, ostatnie zdanie. Niepokój ogromny budzi przekazywanie placówek stowarzyszeniom. Też Państwo wiecie, że z powodów finansowych, ze względów oszczędnościowych,
wielokrotnie takie działanie jest uzasadniane. I my też jako związek w takich sytuacjach nie stajemy naprzeciwko. Też potrafimy określić ten realny rachunek ekonomiczny. Ale niektóre samorządy, też takie przykłady z moich doświadczeń związkowych znam, zastanawiają się po prostu nad tym, jak na oświacie zarobić. Ja nie wiem, czy się da na oświacie zarobić. Może państwo radni rzeczywiście znajdą taki środek, że będzie to możliwe. Ale bardzo proszę, przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji właśnie związanych z oświatą, żeby państwo mieli na uwadze przede wszystkim ten nasz główny cel, czyli uczeń wychowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę tutaj pani radna Teresa. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Goście. Ja jako zwykły, szary człowiek Związku Nauczycielstwa Polskiego chciałabym może ten protest jak najbardziej, podejrzewam, że wszyscy tutaj i nauczyciele radni, i byli nauczyciele radni, my jak najbardziej się poprzemy ten protest, jeżeli on będzie konkretnie skierowany do ministerstwa. Tam występujmy jak najbardziej o większą subwencję, natomiast to, jeżeli urząd gminy jako organ prowadzący dopłaca, zresztą koleżanka o tym doskonale wie, 4 miliony do naszych placówek, to nie możemy tutaj, no myślę, że nie możemy usłyszeć zarzutu. Bardzo bym była za tym, żeby protest, który jest, nie był protestem rozmytym przeciwko wszystkiemu i wszystkim, tylko konkretny, z konkretną, bo jeżeli się mówi i o godności, i o pieniądzach, i mówi się, atakuje się Ministerstwo Oświaty, samorządy, właściwie wszystkich, to nie za bardzo ten protest jest jak gdyby odbierany, no bo właściwie co, wszyscy jesteśmy temu winni, czy nikt nie jest winny złej, jak tak jak pani to przedstawia, sytuacji naszych szkół, a uważam, że nasze szkoły wcale tak złe nie są. Uczniów oczywiście mamy jako pierwszych i najważniejszych w naszej uwadze, ja nie wiem jak mój, ale ja takie odbieram wrażenie tutaj. Ja przepraszam bardzo. Panie Przewodniczący, mogę jedno zdanie? Proszę bardzo. Pani Wiceprzewodnicząca, moją intencją nie było wysuwanie jakichkolwiek zarzutów. Moją intencją było wyjaśnienie właśnie istoty tego protestu. A głównym adresatem naszego protestu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie inne, jeżeli mamy sprawę do państwa rady, do pana wójta, to my po prostu te sprawy rozwiązujemy w bezpośrednich kontaktach, nie w formie jakiegokolwiek protestu. I proszę nie odczytywać, że tak powiem, mojego głosu, czy też tego, że na niektórych placówkach oświatowych są flagi związkowe, jako skierowanych przeciwko samorządowi. Tak nie jest. My jesteśmy tylko solidarni, że tak powiem, z całą grupą zawodową i protest jest skierowany przeciwko Ministerstwu Edukacji Narodowej. Dziękuję bardzo. Głos zabierze radna Alina Rolik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, robimy piękny parking przy naszej szkole podstawowej. Po wycięciu paru drzew okazało się, że całe ogrodzenie to jest jedna wielka ruina i może się zaraz przemyśleć. Czy mamy jakiś plan w stosunku do tego, żeby to jakoś naprawić? Tego się już nie da. A drugą sprawą zbliża się kolejny rok, kolejne lato, ulica Cmentarna, oświetlenie. Młodzież, ludzie zjeżdżają praktycznie z całego tutaj Śląska do nas. Wieczorem wracać z nad zalewu jest tragedią. Jest tak ciemno niesamowicie. Ja już po raz kolejny się tutaj zwracam do Wysokiej Rady o podjęcie ponowne tematu. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Wójcie, na Wyspule Rady mieliśmy mieszkańców ulicy Parkowej, którzy bardzo apelują o powierzenie jakimś tam nieprzewidzianą pakom losowym w związku z ruchem i wyścigami. Bardzo proszę tu pismo. Ci mieszkańcy obawiają się o zdrowie, o bezpieczeństwo swoich dzieci.
bo teraz zbliża się sezon letni i bardzo proszę o jakąś interwencję, jakąś mam plan, żebyśmy nie doprowadzili do Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja skieruję słowa do pani prezes Związku Nauczycieli Stawowskiego i może taki maleńki, bo w pewnym sensie poczułam się wywołana do tablicy, taki malutki konkret. No właśnie czekamy na odpowiedź pana wójta na pismo naszej komisji. Prosiliśmy o zajęcie stanowiska w sprawie właśnie tych cząsteczek etatu dla pracowników niepedagogicznych. A skoro już wstałam, to jednocześnie chciałabym bardzo zaprosić wszystkich zebranych i kogo i wszystkich innych na naszą Noc Świętojańską, z której właśnie dochód będzie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Dobrzańca. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę pana wójta. Szanowni Państwo, temat, który dotyczy naszego celu weekendu, prosił oczywiście mieszkańców, ponieważ mamy zjazd, pan Karlejowców, który się odbywał od piątku do zasadzie niedzieli, a w niedzielę mamy tu etap wyścigu w rajdu zamkowego. Głównie to dotyczy, jeśli będziecie wiedzieć potem, głównie dotyczy to Rogożnika i do Wyszowic. Trzeba szczególnie zwrócić uwagę na trasę przebiegu, żeby z wyprzedzeniem poinformować mieszkańców, bo mniej więcej w godzinach od 9 do 17 będzie wyłączony odcinek ruchu po określonych drogach. Dlatego trzeba by było wyprzedzająco powiedzieć mieszkańcom, że jeżeli mają zamiar wyjechać samochodem w niedzielę, to żeby zostawić go gdzieś w okolicach parkingu, przy, na przykład przy kościele, żeby potem można było swobodnie dojść do samochodu. Natomiast będzie zachowana komunikacja pasażerska KZK.gov, ale też będzie to z pewnymi limitami czasowymi. Będą po prostu robione przerwy na pewnych odcinkach, wtedy będą przepuszczone autobusy. Też chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś ma zamiar podróżować autobusem w niedzielę, czy w tych godzinach będzie to też w jakiś sposób utrudnione. Szczegółową rozpiskę rajdu przekażę dzisiaj też m.in. sołtysom, ale mamy też zebranie strażackie, przekażę też prezesom z Straży Pożarnych, żeby też wiedzieli, jak ten ruch będzie wyglądał i w jakim czasie będzie pozamykany. To tyle, dziękuję. Dziękuję panu Wójtowi. Ze swojej strony chciałem podziękować pani przewodniczącej Związku Nauczycielstwa Polskiego za przedstawienie programu tej grupy społecznej. Dziękuję państwu za dzisiejsze uczestnictwo w obradach Rady Gminy. I w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 7 sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo.